Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Połowa lipca, pierwsza połowa lipca, a w zasadzie jeszcze początek lipca, a my już likwidujemy pewne uprawy, zbieramy warzywa, zbieramy boby, groszki, wczesne kapustne, cebule, czosnki, ziemniaki wczesne i pozostają nam puste zagony. Nie mogą zostać puste. Powinniśmy coś posadzić, coś wysiać. Jest posadzona rozsada pora na połowie zagonu. Drugą połowę zagonu chcę zagospodarować warzywem, które kiedyś było popularne. Mam nadzieję, że wróci do popularności, czyli cykorią, ale nie cykorią liściową, gdzie zbieramy w ciągu sezonu wegetacyjnego liście, ale cykorią sałatową po to, żeby mieć zdrowe, smaczne, lekko gorzkawe, ale smaczne liście także zimą. Zapraszam. Cykorię liściową chyba wszyscy znamy. Jest w każdej prawie mieszance sałat, jaką można kupić w sklepie, o zielonych albo o czerwonych liściach z takimi białymi nerwami. I takie stożkowe, i okrągłe, i takie, które nie zawiązują główek. Smaczne, zdrowe liście, które dodawać warto do sałatki, można też robić na ciepło, lekko gorzkawym smaku. Bardzo dobra mieszanka, ale to warzywo znamy. Cykorię znamy, teraz możemy też wysiewać po to, żeby zbierać w sezonie liście. Ale dziś o warzywie, które było kiedyś bardzo popularne, które można powiedzieć jest nadal troszeczkę tylko popularne, ale mam nadzieję, że będzie przeżywało renesans, że będzie coraz więcej uprawiane w naszych ogrodach po to, żeby mieć liście, świeże liście cykorii, także zimą. To jest cykoria sałatowa, taką, którą można kupić w sklepach czy na ryneczkach, często opakowana w folii, takie podłużne główki o jasno-zielonych, białych liściach. Je teraz, na początku lipca, jeszcze możemy wysiewać i traktujemy je jak warzywo korzeniowe. Takie moja próba porównania. Trochę jak pietruszkę, to znaczy uprawiamy ją w teraz po to, żeby wyrosła w korzeń. Nie obrywamy listków, nie zbieramy listków, żeby wyrosła w korzeń, a potem zimą będziemy pędzić w ciepłym pomieszczeniu, żeby piękne wyrosły główki cykorii. No to wysiewamy. Ta część zagonu jest sucha, bo nie była podlewana. Tutaj, gdzie rosną pory, to podlewałem, a tej nie, ale na to też jest rada, na tę suchą glebę. Po zrobieniu rowków, tak w odstępach między rzędami około 25-30 cm, zalewam teraz te wszystkie rowki wodą, tak żeby wypełniły te rowki, żeby ta woda wsiąkła, po to, żeby woda była dostępna nasionom. Już teraz będą te nasiona miały zapewnioną wilgoć w glebie. Widzicie, dużo, to nawet przy podlewaniu często tyle się nie da wlać wody w takie nasze rośliny. Rowki się wyrównują dzięki temu także, ale mamy nawodnione. Teraz możemy tutaj wysiewać. Niech tylko troszeczkę obecnie ta woda. Nasiona warzyw nie wysiewamy zbyt głęboko. To najczęstszy błąd nasz, że nie tyle zbyt gęsto, co zbyt głęboko wysiewamy. Zbyt gęsto da radę. Przerwiemy te skiełkowane nasiona, które siewki wyrosną gdzieś na odległość 10-15, jak ktoś chce, może nawet 20 cm, ale ja będę przerywał co 15 cm. I potem pozostawię je do tego, żeby wzrastały w korzenie. Lekko tylko, naprawdę lekko tylko okrywamy glebą. Zobaczcie, niewiele tego podłoża tutaj daje, żeby przykryć te nasionka. Sposób uprawy tej cykorii sałatowej przyrównałem do uprawy pietruszki. To będzie miało znaczenie w dalszej części sezonu. Teraz trzeba pamiętać po wzejściach, żeby przerwać na odległość 10-15, można 20 cm. Dbać o podlewanie, no bo to roślina, która będzie wytwarzała liście, ale także będzie wytwarzała korzeń. Na tym korzeniu nam
najbardziej zależy. I warto też byłoby zasilić. Ja zasilę, mam jeszcze gnojówkę z pokrzywy, zasilę na początku gnojówką z pokrzywy, rozsypię też obornik granulowany po to, żeby dać siłę tej roślinie w rośnięcie w korzeń. Nie w liście, a w korzeń. Liście mają rosnąć po to, żeby budować korzeń, żeby budować energię w korzeń, bo ten korzeń będziemy jesienią, w październiku, listopadzie wykopywać i będziemy pędzić młode główki sałaty. Skoria sałatowa za chwilę ładnie się zazieleni. W październiku, listopadzie zobaczymy, jakie będą warunki pogodowe. Będę wykopywał całe rośliny. Całe rośliny razem z korzeniami będą usuwane z zagonu, bo o te korzenie nam chodzi. W związku z tym utnę liście nie nisko, nie uszkadzając tego stożka, takiego wzrostu od korzeni, usunę liście i zabezpieczę te korzenie przed przesychaniem. Tak jak zabezpieczamy pietruszkę, tak jak zabezpieczamy marchew. Gdzieś w skrzynce, przesypany wilgotnym piaskiem w chłodnym pomieszczeniu, w piwnicy, w jakimś chłodnym garażu, bo chodzi o to, żeby one pozostały aktywne, żeby pozostały czynne do dalszego wzrostu, żeby nie przesychały, żeby były jędrne. W związku z tym chłodno i wilgotno. A potem w grudniu, w styczniu, w lutym będę wyjmował po kilka takich korzonków tej cykorii sałatowej, wkładał w doniczkę wypełnioną, może być ziemia, może być zwykły piasek, bo my będziemy pędzić, tak jak pietruszkę, dlatego jest to porównanie, tak jak korzenie pietruszki wkładamy i czekamy, aż puści natkę i w ten sposób mamy natkę na okiennym parapecie w styczniu, lutym, no przez zimę. Tak samo te liście cykorii będziemy pędzić, więc wkładamy do takiego piasku w doniczce albo w skrzynce kilka korzonków, stawiamy w ciepłe miejsce, ale w przeciwieństwie do pietruszki, okrywamy, żeby ona była zacieniona, żeby ta cykoria była pędzona w ciemności. Pędzona w ciemności da piękne, białe główeczki, piękne, białe liście, które będą miały dużo mniej goryczki niż te wystawione na światło. No bo to jest takie pędzenie, tak jak endywie się pędziło, tak samo cykorię się pędzi, żeby była mniej gorzka i będzie dostępna w okresach zimowych, gdy podrośnie tam do rozmiaru 10-15 cm, po prostu wyjmujemy, odcinamy korzeń i mamy gotową jarzynę, czy to na ciepło, czy to na zimno. Te łódeczki z tych liści, przepyszne. Cykorię sałatową wysiewam teraz, bo później już będzie za późno, tak do połowy lipca warto wysiać cykorię sałatową, bo ona musi pójść w korzeń. Ona musi wytworzyć ten korzeń, żeby można go było pędzić potem zimą. Zachęcam, spróbujcie tego warzywa, tak kiedyś bardzo popularnego w naszym kraju, teraz trochę zapomnianego. Niech przeżywa ten swój renesans. Nie bądźmy gorsi od Holendrów czy Belgów. Miejmy także smaka na cykorię sałatową. Dziękuję bardzo serdecznie. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Do zobaczenia.